zwrotów będzie zautomatyzowana, to zapowiedziało dziś Ministerstwo Finansów. Jest z nami wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dzień dobry, panie ministrze, witam w Biznes 24. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z czego wynika ta wasza, ta państwa chęć stworzenia tego programu podatnik bezgotówkowy? Program jest dosyć skomplikowany, będzie wymagał dużego nakładu uwagi, też i kosztów. Na jaki problem ten program odpowiada? Panie redaktorze, pandemia paradoksalnie spopularyzowała płatności bezgotówkowe. Teraz już wiemy, że są nie tylko szybkie i nowoczesne, ale przede wszystkim również bezpieczne. Coraz więcej osób mogło się z nimi zetknąć i stąd branża cashlessowa, sytuację teraz, czyli ten znaczny wzrost zaufania do tego rodzaju obrotu, nazywa cashless moment. I to, o co nam chodzi, również nam jako Ministerstwu Finansów, to jest biorąc pod uwagę wartość, jaką dla gospodarki stanowi zwiększenie obrotu bezgotówkowego, aby ten trend uczynić trendem stałym. I tu wchodzą narzędzia podatkowe. Przyjrzeliśmy się bardzo blisko rozwiązaniom, które funkcjonują w innych krajach świata, przede wszystkim w takich tytanach gospodarczych, takich jak Japonia czy Korea Południowa. To są te miejsca, gdzie właśnie po to, żeby zdjąć z gospodarki ten ciężar gotówki, zdecydowano się na wprowadzenie ulg podatkowych, które zachęci przede wszystkim ten mniejszy biznes do tego, żeby zdecydować się na terminalizację, żeby zdecydować się na udostępnienie tej kolejnej formy płatności, która z tego mniejszego nawet i biznesu zdejmie koszty związane z liczeniem pieniędzy, z ich przechowywaniem, z transportem. Oczywiście. Panie ministrze, to w takim razie zapytam, jak małym trzeba będzie być biznesem, aby móc korzystać z pakietu Silver lub pakietu Gold zaproponowanego w programie? Ja tutaj mam pewne wątpliwości natury estetycznej, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę nazwę, ale już pójdźmy dalej, programu podatnika bezgotówkowego. Oba te pakiety dedykowane są mniejszemu biznesowi, natomiast nie wprowadziliśmy ograniczeń dotyczących wielkości. Duży biznes, przede wszystkim wielcy detaliści już dawno proponują swoim klientom możliwość płatności cashlessowej. To już jest ponad 500 000 przedsiębiorców i ponad 1 000 000 terminali dostępnych dla polskich konsumentów, natomiast mamy wciąż na rynku cashlessowe białe plamy. To są na przykład mniejsze warsztaty samochodowe, to jest branża beauty, fryzjerzy, to są przede wszystkim usługi medyczne, to są hotele i to są restauracje, branża gastronomiczna. To są te miejsca, gdzie wciąż w bardzo wielu lokalach nie można zapłacić bezgotówkowo i właśnie to są te miejsca, które chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby te terminale instalowały i żeby przyjmowały płatności cashlessowe. To może razem też z jakimiś wzmożonymi kontrolami, bo wie pan, z mojej obserwacji wynika, że często to nie do końca tylko polega na tym, że po prostu ktoś nie chce, bo nie ma technologicznych możliwości, tylko tam się odbywają też inne operacje przy okazji na tych wpływach. Panie redaktorze, działania, które podejmujemy w zakresie cashlessu, to jest część szerokiej strategii związanej nie tylko z pewnym kickstartem polskiej gospodarki i z przyspieszeniem wzrostu, ale przede wszystkim również ze zwalczaniem szarej strefy. Te wszystkie branże, o których mówimy, te białe plamy w cashlessie, to są również te same miejsca, w których albo od początku zeszłego, albo od początku tego, albo od połowy tego roku będą obowiązkowo funkcjonowały kasy online'owe, czyli najnowsze typy kas, w czasie rzeczywistym raportują fakt zarejestrowania w danym miejscu paragonu. Także kontrole już nie będą potrzebne. Teraz gro monitoringu tych podmiotów będzie realizowane właśnie elektronicznie poprzez porównywanie obrotu rejestrowanego w danym miejscu z obrotem w podobnym sklepie, w podobnej restauracji, w podobnym miejscu na tej samej ulicy czy w tej samej dzielnicy. Także anomalie będą rejestrowane automatycznie. Panie ministrze, to jeszcze podsumujmy w takim razie korzyści, które będą płynęły z tego programu dla potencjalnych jego beneficjentów. Po pierwsze, zwrot VAT-u do 15 dni. Jak twierdzicie, najszybciej w Europie. To jest pierwszy benefit. Które kolejne pan uważa za najistotniejsze? Znaczy, za najistotniejszą uważam również pewną logikę systemu, ponieważ zależy nam na tym, żeby stworzyć dwa pakiety dedykowane dla podmiotów na różnym etapie zaawansowania. Dla biznesu, który przez ostatni rok nie korzystał z terminala, który musi przejść tą granicę psychologiczną, proponujemy na pierwsze 2 lata korzystania z terminala ulgę podatkową, ulgę na terminal, tak żeby koszty korzystania z takiego urządzenia wliczone były do kosztów uzyskania przychodu dwukrotnie, najpierw złotówka jako zwykły koszt, a później druga złotówka jako ulga
podatkowa. I to jest pakiet Silver dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym narzędziem. Natomiast dla zaawansowanych proponujemy pakiet Gold, pakiet Złoty, pakiet Premium, czyli już podatnika bezgotówkowego. Dla podmiotów, w których 65% obrotu generowana jest, realizowana jest w formule bezgotówkowej, proponujemy ulgę dwukrotnie wyższą niż w pakiecie Silver, czyli na każdą złotówkę wydaną na terminal w koszty wrzucamy 3 złote, a pod właśnie ten szybszy wzrost, zwrot VAT-u. Tak, żeby przedsiębiorca nie musiał na niego czekać 60 dni, tylko żeby dostał go aż czterokrotnie szybciej, w 15. Panie ministrze, to już na koniec naszej rozmowy. Po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskiej niż Ministerstwo Finansów jest Narodowy Bank Polski. W Narodowym Banku Polskim minister profesor Glapiński powiedział swego czasu, że no nie każdy, znaczy nie zawsze chcemy, aby władza wiedziała, gdzie kupiliśmy drobce. To bardzo mi się spodobało to określenie. W ten sposób inaugurując koalicję na rzecz obrony gotówki. Nie boicie się państwo, że z drugiej strony ulicy będziecie mieć silnego przeciwnika? Wręcz przeciwnie, w Narodowym Banku Polskim widzimy współpracownika i partnera. Widzimy tutaj bardzo duży efekt synergii w obu działaniach, bo też ich jest taki sam, a mianowicie zapewnienie konsumentowi najwyższego poziomu komfortu, tak, żeby mógł w jak największej liczbie punktów płacić zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo. Jeśli zapomni portfela, żeby mógł zapłacić na przykład telefonem, natomiast... To jest jasne. Najwyższy poziom komfortu to jest hasło, które mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o stosunek urzędów do obywateli. Musimy niestety kończyć. Jan Sarnowski, wiceminister finansów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.